Cześć. Krótko. Jest taka akcja. Karol, mój znajomy, zrobił coś, co pewnie większość z nas chciałaby zrobić, ale brakuje nam energii, zapału. Jemu nie zabrakło. Karol chce pomóc dzieciakom z domów dziecka przy okazji tych nadchodzących świąt. Chciałby, żeby te dzieciaki znalazły dla siebie prezent pod choinką i zabrał się za to bardzo, bardzo metodycznie. Wybrał 11 domów dziecka, skontaktował się z wychowawcami i poprosił wspólnie z nimi dzieciaki o to, żeby poprosiły świętego Mikołaja o prezent. Te młodsze oczywiście napisały listy do Mikołaja, te starsze po prostu uzgodniły z wychowawcami, jakie prezenty mogłyby otrzymać. Coś, na czym im bardzo zależy. Wszystko to odbyło się w konsultacji z wychowawcami i opiekunami. W każdym z tych domów dziecka jest tak, że każde dziecko dostanie prezent. Łącznie jest ponad 200 dzieciaków i trzeba na te prezenty przeznaczyć 28 tysięcy złotych. Połowę tej kwoty już się udało zebrać i naprawdę niewiele brakuje, żeby uradować te wszystkie dzieci. I teraz prośba do ciebie. Jeżeli możesz, jeżeli chcesz, to moja serdeczna prośba, wejdź na stronę dladzieciaków.paylane.pl i dołóż przynajmniej złotóweczkę. Autentycznie każda złotówka się liczy. A ja dodam od siebie, że angażuję się w tą akcję także dlatego, żeby wesprzeć takie osoby jak Karol, żeby tego typu inicjatywy im się po prostu udawały. I wiecie, dobro powraca, nawet takie malutkie. Także dzięki wielkie, jeżeli zechcecie pomóc i życzę Wam miłego dnia.